Krzysztof Diablo-Włodarczyk to polski bokser, były mistrz świata organizacji WBC oraz były mistrz świata organizacji IBF. Na swoim koncie 65 walk. 60 z nich wygrał, z czego 40 przed czasem. Jak się okazuje, Diablo ma również problemy z prawem. Pierwszy raz pięściarz przebywał za kratami na początku 2021 roku, gdy odsiadywał wyrok 5 miesięcy pozbawienia wolności za złamanie sądowego zakazu prowadzenia samochodu. Na wolność wyszedł w kwietniu, jednak już wkrótce potem usłyszał kolejne wyroki. Tym razem w czerwcu Sąd Rejonowy w Płońsku skazał go na 10 miesięcy więzienia oraz nieodpłatne prace społeczne. Później jeszcze sąd w Warszawie ponownie skazał go na kolejne 5 miesięcy za prowadzenie pojazdu mimo zakazu i braku uprawnień. Od wyroku się odwoływał. Niestety, sąd odrzucił wniosek Diablo o zmianę kary na dozór elektroniczny. O sprawie poinformowano na Twitterze. Wczoraj, podczas posiedzenia sądu penitencjarnego, odrzucony został wniosek K. Diablo Włodarczyka dotyczący odbycia kary w systemie dozoru elektronicznego, czyli obrączki. Tym samym Diablo 1 lutego musi się stawić w zakładzie karnym w celu odbycia kary w ostatniej sprawie z W z prowadzeniem aut wbrew wyrokowi. Włodarczyk w rozmowie z Interią przyznał, że jest załamany tą sprawą. Jestem załamany, ale nie komentuję ani nie krytykuję wyroku sądu. To jednak nie koniec jego walki. Niedawno Krzysztof Diablo Włodarczyk złożył wniosek o odroczenie kary. Do Sądu Rejonowego dla Warszawy Woli w Warszawie wpłynął wniosek o odroczenie wobec Krzysztofa wykonania kary. Wniosek teraz oczekuje na nadanie biegu po zwrocie akt z Sądu Okręgowego w Warszawie.